No cześć, witam wszystkich. Kolejny filmik na temat postępu prac na linii numer 310 Kobierzyce-Piława, przypomnę. I znajdujemy się właśnie w miejscu, gdzie faktycznie będzie wybudowany peron o nazwie Niemcza Miasto. Jak widać, jest tutaj już ustawiona tak na sztorc jakby płyta pod krawędź peronową. Tu jest wylany beton w tym miejscu. Także pomału, pomału tutaj będą ten peron budować. No będzie dość szeroki, bo aż tam od początku ulicy aż do wiaduktu. Dlatego tutaj były te drzewa wycinane przy parku. No myślę, że ten peron będzie wyglądał w miarę sensownie. Będzie to jeden peron. Tak jak było planowane, Niemcze Miasto. Tak sobie to wygląda. Oczywiście tutaj jeszcze torów nie ma. Pracami się nie spieszą moim zdaniem, bo jeszcze druga część do rewitalizacji, czyli odcinek od Łagiewnik do Kobierzyc. Z tego co słyszałem, tam już ogłoszono przetarg na wycinkę drzew. Także tam prace też już pomału ruszą. No i z tego co wiadomo, to dopiero chyba w 2026 roku pojadą tędy pociągi. Tak jak mówię, tak to sobie wygląda. Tutaj ludzie będą wsiadać, wysiadać. Tam dalej to nie będę szedł, bo straszne błoto. Będę się wracał pomału. Także taki krótki filmik. Akurat dzisiaj. Pogoda jest. No, popadało trochę, także. Fajnie się chodzi. Tak, przy okazji pokażę nasz kościółek, który będzie widoczny dla wysiadających i dla wsiadających. Tak to tutaj wygląda. Także peron będzie nie w tamtym miejscu, jak mówiłem na poprzednim filmiku, tylko tutaj. Tam w komentarzach i dziękuję również za uwagę. Osobie, która pisała, że peron właśnie będzie tutaj. Także ukłony, dziękuję za uwagę. No i też napisałem dzisiaj właśnie komentarz, że postaram się zrobić filmik na ten temat. I właśnie go robię. Tu jak mamy widać sygnalizacje świetlne. Też, bo tu będzie przejazd. Tak jak był. Czy to jest dobre miejsce na peron? No, moim zdaniem może i tak, ale też powinien wrócić ten stary dworzec, czyli tamten co był Niemcza tam na kolejowej. Ewentualnie byłyby dwa dworce, bo kiedyś ogólnie w Niemczech były dwa dworce. Jeden jest na ulicy Lipowej, stary dworzec, no i ten drugi jest obecnie ulica Kolejowa. No i tutaj będzie przystanek osobowy. Bo dworcem raczej bym tego nie nazwał. Będzie przystanek osobowy. No myślę, że będzie ładnie to wyglądać. Dobra. To tyle, co chciałem powiedzieć. Także pokazuję widok w kierunku Piławy Górnej. I widok w kierunku Kobierzyc oraz dawnego dworca kolejowego w Niemczy przy obecnym przystanku kolejowym Niemcze Miasto, który właśnie jest budowany. No to nic, trzymajcie się, do następnego. Jeżeli się podobało, to łapka w górę, suby mile widziane i cześć.